Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 93 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 61. Słuchaj o Boże mojego wołania, zważ na moją modlitwę. Wołam do Ciebie z krańców Ziemi, gdy słabnie moje serce. Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, bo Ty jesteś moją obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, znajdować ucieczkę w cieniu Twoich skrzydeł, bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia. Dodaj dni do dni króla, lata Jego przedłuż z pokolenia na pokolenie. Niech na wieki króluje przed Bogiem. Ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły. Wówczas będę zawsze imię twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby. Księga Syracha w rozdziałach od 19 do 21 kontynuuje przekazywanie mądrości dotyczącej zachowań społecznych, etyki i moralności, skupiając się na takich tematach jak plotki, prawdomówność. Nauka z błędów i sprawiedliwość. Robotnik pijak nie wzbogaci się, a kto ma za nic małe rzeczy, niebawem upadnie. Wino i kobiety wykoleją mądrych, a kto lgnie do nierządnic, stanie się bardziej bezwstydny. Padnie łupem zgnilizny i robaków, i pójdzie na zatracenie dusza zuchwała. Człowiek łatwowierny jest lekkomyślny, a kto grzeszy, wyrządza krzywdę swej duszy. Kto cieszy się ze zła, będzie potępiony, a kto nienawidzi wielomówstwa, uniknie nieszczęścia. Nigdy nie powtarzaj zasłyszanego słowa, a nic na tym nie stracisz. Nie mów go ani przyjacielowi, ani wrogowi, i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj. Gdyż kto wysłucha, będzie cię unikał. A w swoim czasie okaże ci nienawiść. Posłyszałeś słowo, niech zapadnie w ciebie jak w grób. Nie obawiaj się, nie rozsadzi ciebie. Głupi z powodu usłyszanego słowa ból odczuwać będzie, jak rodząca z powodu dziecięcia. Jak strzała tkwiąca w mięsistym udzie, tak słowa we wnętrzu głupiego. Upomnij przyjaciela a może tak nie uczynił, a jeśli by uczynił, by już nie powtórzył czynu. Upomnij bliźniego, a może tak nie powiedział, a jeśli by już powiedział, aby nie powtarzał. Upomnij przyjaciela, często bowiem rzuca się oszczerstwa i nie wiesz każdemu słowu. Czasem się ktoś poślizgnął, ale nieświadomie, któż nie zgrzeszył językiem. Upomnij bliźniego swego, zanim Mu grozić będziesz, i daj miejsce prawu Najwyższego. Cała mądrość to bojaźń pańska, a w całej mądrości jest wypełnianie czynem prawa. Nie jest mądrością przewrotna umiejętność i nie ma roztropności w radzie grzeszników. Bywa przemyślność jednakże wstrętna, i bywa głupiec, który gorzej na mądrości wychodzi. Lepszy jest mniej zdolny, ale bogobojny, niż bardzo mądry, co przekracza prawo. Bywa staranna przemyślność, jednakże niegodziwa, a bywa też taki, co używa podstępu, by ujawnić swą słuszność. Bywa przewrotny, skrzywiony ze smutku, a wewnątrz pełen fałszu, ukrywa twarz, udaje głuchego, aby nie będąc rozpoznanym, wziąć górę nad tobą. A jeśli brak sił powstrzymuje go od grzeszenia, gdy znajdzie sposobność, będzie źle czynił. Męża poznaje się z wyglądu, z wyrazu twarzy pozna się rozumnego. Ubiór męża, śmiech szczerzący zęby i jego chód mówią, kim jest. Bywa upomnienie, ale nie w porę. Nie jeden bywa też milczący, a jest on mądry. O ileż lepiej jest upomnieć niż trwać w gniewie. Kto uznaje swój błąd, ustrzeże się szkody. Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa, tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą. Bywa milczący uznany za mądrego. Bywa też znienawidzony skutkiem wielomówstwa. Bywa milczący, bo nie wie, co odpowiedzieć. Bywa też milczący, bo zna stosowną chwilę. Człowiek mądry milczeć będzie do stosownej chwili, a chełpliwy i głupi ją lekceważy. Kto w mówieniu miarę przebiera, budzi odrazę, a zarozumiały budzi nienawiść. Zdarza się mężowi powodzenie wśród nieszczęść, a niespodziewany zysk wyrządza szkodę. Bywa podarunek, który ci nie daje pożytku, i bywa też taki, który podwójną przyniesie ci korzyść. Bywa poniżenie z powodu chwały, a bywa taki, który po upokorzeniu podniesie głowę. Bywa, że ktoś kupuje wiele za małe pieniądze, a płaci za to siedem razy więcej. Mędrzec z słowami zdobywa sobie miłość, a uprzejmości głupich będą wzgardzone. Podarunek nierozumnego nie przyniesie ci pożytku. Ma on bowiem wiele oczu zamiast jednych. Mało on daje, a wymawia wiele. Otwiera usta jak herold. Dzisiaj pożycza, a jutro żądać będzie zwrotu. Obrzydły jest taki człowiek. Głupiec mówi: Nie mam przyjaciela i nie ma wdzięczności za moje dobrodziejstwa. Ci, którzy jedzą mój chleb, mają złośliwy język. Ile razy, i jakże wielu, śmiać się z niego będzie. Lepiej się potknąć na gruncie pod nogami, niż na wybryku języka. Tak więc na złych upadek przyjdzie prędko. Jak człowiek niemiły, tak opowiadanie w niestosownym czasie, będzie ono stale na ustach ludzi bez wychowania. Przysłowie usłyszane z ust głupiego, będzie odrzucone. Nie wypowie go bowiem w chwili stosownej. Zdarza się taki, którego niedostatek powstrzymuje od grzeszenia i nie ma on wyrzutów sumienia w czasie swego odpoczynku. Zdarza się taki, co ze wstydu gubi swoją duszę i zatraca ją przez wzgląd na głupiego. Zdarza się taki, co ze wstydu zrobił obietnicę przyjacielowi i niepotrzebnie uczynił go sobie wrogiem. Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka, i jest ono stale na ustach ludzi źle wychowanych. Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku. Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim. Mędrzec wybije się mowami, a człowiek rozumny podoba się władcom. Kto uprawia ziemię, podwyższy swą stertę. A kto się podoba władcom, zyska przebaczenie nieprawości. Upominki i dary zaślepiają oczy mądrych i jak kaganiec na ustach tłumią nagany. Mądrość ukryta i skarb niewidoczny, jakiż pożytek z obojga. Lepiej postępuje człowiek, co ukrywa swoją głupotę, niż ten, co taj swą mądrość. Dziecko, zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej i za poprzednie swe grzechy proś o przebaczenie. Uciekaj od grzechu jak na widok węża, jeśli bowiem podejdziesz, ukąsi cię. Jego zęby to zęby lwa, co porywają dusze ludzkie. Każde przekroczenie prawa jest jak miecz obosieczny, a na ranę przez nie zadaną nie ma lekarstwa. Postrach i przemoc pustoszą bogactwo, tak też dom pyszałka będzie spustoszony. Prośba z ust ubogiego dociera do jego uszu, a sąd jego prędko przychodzi. Kto nienawidzi upomnienia, idzie śladem grzesznika, ale kto pana się boi, w sercu się nawróci. Mocny w języku jest szeroko znany, ale rozumny wie, kiedy on się potknął. Kto buduje dom za cudze pieniądze, podobny jest do gromadzącego kamienie w zimie. Stosem paździerzy jest zgromadzenie nieprawych, a ich końcem płomień ognia. Droga grzeszników gładka, bez kamieni, lecz u jej końca przepaść odchłani. Kto zachowuje prawo, opanowuje swe myślenie, uwieńczeniem zaś bojaźni pańskiej jest mądrość. Nie może zdobyć wykształcenia ten, komu brak zdolności, ale jest zdolność, która obfituje w gorycz. Wiedza mędrca, jak potop się wyleje, a rada jego, jak żywe źródło. Jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego, nie zatrzyma żadnej wiedzy. Jeśli rozumny człowiek usłyszy słowo mądre, pochwali je i dorzuci do niego swoje. Gdy posłyszy je rozpustnik, nie spodoba mu się i odrzuci je za siebie. Wyjaśnienia głupiego są jak toboły w drodze. Na wargach zaś mądrego znajdzie się wdzięk. Usta roztropnego będą poszukiwane na zgromadzeniu, a mowy jego będą rozważać w sercu. Jak dom zniszczony, tak mądrość głupiego. A wiedza nierozumnego to słowa nieskładne. Karność dla nierozumnego to pęta na nogi, jakby więzy na prawej ręce. Głupi przy śmiechu podnosi głos. Natomiast człowiek rozsądny ledwie się uśmiechnie w milczeniu. Jakby ozdobą złotą jest dla roztropnego karność i jakby branzoletą na prawym ramieniu. Noga głupiego jest skora, by wejść do domu. Człowiek zaś doświadczony zachowa się skromnie. Nierozumny przez drzwi zagląda do wnętrza, natomiast mąż dobrze wychowany stać będzie na zewnątrz. Jest brakiem wychowania podsłuchiwać pod drzwiami. Człowieka roztropnego okryłoby to hańbą. Wargi obcych będą o tym opowiadać, słowa zaś mądrych odważone będą na wadze. Na ustach głupich jest ich serce, w sercu mądrych są ich usta. Bezbożny, kiedy przeklina swego przeciwnika, przeklina siebie samego. Otwarca ubliża sobie samemu i znienawidzą go sąsiedzi. Fragment z Ewangelii według św. Mateusza, rozdział 27, wersety od 1 do 30 opisują serię dramatycznych wydarzeń prowadzących do ukrzyżowania Jezusa, w tym jego proces przed Piłatem, samobójstwo Judasza, wybór barabasza przez tłum, bicie Jezusa i szyderstwa żołnierzy. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli. Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pola Krwi. Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli trzydzieści srebrników, zapłaty za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi rozkazał Pan. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie – czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona Jego przysłała mu ostrzeżenie, Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli, Barabasza rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy, na krzyż z Nim. Namiestnik powiedział, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, Wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz. Włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia wrog. Do usłyszenia.